Spłacasz kredyt we franku szwajcarskim? Sprawdź, ile można odzyskać z banku po unieważnieniu umowy kredytowej i jakie dodatkowe korzyści mogą z tego wyniknąć. Przykładowy kredyt w kwocie 250 tysięcy złotych w banku Millennium. Udzielony w 2008 roku na 25 lat. Spłacany w miesięcznych ratach. Bank wypłacił 250 tysięcy złotych, a klient do dziś wpłacił do banku ponad 354 tysiące. Do spłaty ma jeszcze 276 tysięcy złotych. Przy unieważnieniu umowy kredytowej te 276 tysięcy znika. Rata też znika. A oprócz tego bank będzie musiał po unieważnieniu umowy oddać klientom jeszcze prawie 105 tysięcy złotych. Doliczając do tego odsetki ustawowe za zwłokę, 11,25% w skali roku, to przy procesie trwającym średnio 3 lata daje dodatkową kwotę prawie 120 tysięcy złotych. Razem bank odda 225 tysięcy. No i nic, nie musisz dalej spłacać. Spłacasz kredyt we franku szwajcarskim lub w innej walucie? Sprawdź swoje korzyści po unieważnieniu umowy. Umów się na rozmowę z ekspertem, link w opisie i w komentarzu.